Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj będziemy tuningować nowy samochód. Pewnie już z tytułu tego filmu wiecie, o który chodzi. Wiecie czy nie? Wiecie, na pewno. A to jest fajna bryka. Wow, jaka zajebista bryka. To moja bryka. To jest Mamba. Niedawno została do tego samochodu dodana opcja usunięcia przedniej szyby i dodania takiej fajnej kraty z tyłu. Tuning tego samochodu możecie zobaczyć również u mnie na kanale. Jest boski. Ten samochód jest po prostu boski. Nie chcę się o nim wypowiadać za dużo teraz, bo chcę, abyście koniecznie zobaczyli ten tuning. Nabili mi wyświetlenia, zobaczyli reklamy, takie tam. Nie o to chodzi. Naprawdę polecam zobaczyć, bo samochód jest kozacki i no jest taki fajny. Ma wiele takich smaczków, które tam opisałem w tamtym odcinku. W każdym razie, dzisiaj będziemy zajmować się samochodem, który zobaczyłem u pewnego gracza, który nazywa się Kwiecik i który posiadał właśnie ten wóz i zrobił na mnie wrażenie. Ja myślę, what the fuck, co to jest? Dlaczego on tak wygląda śmiesznie? I postanowiłem sobie go kupić. Kosztuje tylko $3000. Jest zepsuty. Na początku jest taki otargany, jakiś taki porysowany, wygląda jakby już bardzo dużo przeżył, tak, no, a mimo to posiada coś bardzo, bardzo niesamowitego, czego byście się nawet nie spodziewali. Ja nie jestem pewny, czy te wszystkie opcje, które mamy dostępne do tuningu, były wcześniej dostępne dla tego samochodu. Ale to jest bardzo... nie będę was oszukiwał. Nie ma tych opcji jakoś dramatycznie dużo. Ale są naprawdę świetne. Zaraz wam wszystko zademonstruję. To jest właśnie Rebel 4x4. Moment. Zobaczymy sobie go dookoła, jak wygląda. Bardzo konkretne zawieszenie. Napęd 4x4. Czy mamy tutaj wały? No właśnie. Wały napędowe tutaj są. A zaraz wam pokażę pewną ciekawostkę. Bo tak, tutaj jest wał napędowy z tyłu, widzieliśmy, że jest. I z przodu ten wał napędowy chyba też jest. Ciężko tam dojrzeć. Zaraz sobie to jeszcze ogarniemy. Natomiast tutaj mamy wał napędowy w tym samochodzie. Wał napędowy mamy tylko z przodu. A z tyłu mamy tylko dyferencjały, takie kulki, które nie są w ogóle połączone z niczym. Więc what the fuck, nie? Także lipa trochę. A tutaj wygląda na to, że jest to dosyć solidnie wykonane, ale jeszcze będziemy musieli sobie na to dokładnie spojrzeć. Moment. Jeszcze raz musimy wejść, bo coś tutaj usłyszałem fajnego. Uwaga! Nie, nic fajnego. Jakbym odpalił jakąś kosiarkę. Jak on brzmi? No jak betoniarka, nic szczególnego. Jest to jeden z samochodów, które były już dostępne w GTA od samego początku, więc jakichś rewelacji tutaj nie zaznamy specjalnych. No właśnie się zastanawiam, czy wcześniej były te opcje tuningowe też dostępne dla tego auta. Ojej, wiecie co? No, w tym samochodzie wyjątkowo nie sprawdzimy sobie chyba prędkości, bo nawet jak się pochylam, to zobaczcie, że lewą ręką Asuka zasłania zegar, także no trochę lipa. Nie sprawdzimy sobie tutaj prędkości, ale ona też nie będzie jakaś tam super duża. 100 mil na godzinę, myślę, że to jest max dla tego samochodu po tuningu. Wbijamy do tuningu i zobaczymy, co on tutaj ma do zaoferowania. I to jest bardzo ciekawa sprawa, już wam pokazuję. Właśnie, na razie pancerza i hamulców tych innych rzeczy nie instaluję. Orurowanie. Tak to wygląda. Zderzak można sobie wymienić. I to jest fajna sprawa. Mi się ten drugi podoba. Ma to takie... Nie wiem, czy to jest, co się nazywa dyfuzor, czy to się jakiś dodatkowy zderzak nazywa. Nie mam pojęcia, ale wygląda kozacko. Światła, reflektory, xenony. Neony raczej nie warto.
Zobaczcie, że te neony są takie. One właściwie oświetlają trochę podwozie, tą ramę, no ale to jest słabe moim zdaniem. Nie warto instalować neonów. Lakierowanie. No i niestety, tutaj lakieru, nawet jeśli sobie zmienimy lakier, to będą widoczne takie jakieś zadrapania, czy to rdza jest, nie mam pojęcia. Zupełnie tak, jakby się ktoś nie postarał i nałożył na ten samochód lakier od tak o, tak? Bez uprzedniego czyszczenia go. Podoba mi się czerwony w sumie, niech sobie będzie. Kosztuje, można go sprzedać za 5900, z tego względu, że już coś tam wsadziłem do tego auta. Na razie nie ładujemy skrzyni, pokażę wam tylko, no, co można zrobić. Aha, właśnie, tu koła. Koła są w miarę spoko. Tak wyglądają terenowe koła. Myślę, że warto sobie zainstalować te jakieś customowe. O, no bo są ładniejsze, chociaż te standardowe pasują bardziej do całego samochodu. To myślę, że i tak weźmiemy sobie jakieś takie. O, dajmy sobie te. Ok. Kolor. Spoko. Ok. Dobra, szyby. No tu raczej wolę brak jakiegokolwiek przyciemnienia. Skrzynia ładunkowa. I tu zaczyna się zabawa. Tu się zaczyna pieśń. Patrzcie na to. Tak, tu można sobie zlikwidować te lusterka z przodu i dać takie szerokie nadkola. Można dać pakę aerodynamiczną. Co mnie po prostu rozwaliło, jak to pierwszy raz zobaczyłem. No, jak to tak? Taki samochód dostępny praktycznie dla każdego i takie mamy tutaj możliwości. No ja dziękuję, to jest świetne. A widzę, że ten dyferencjał z przodu jednak nie ma wału napędowego. Shit. Ale to wygląda kozacko. Tak, i ja widziałem właśnie Rebela stunigowanego w ten sposób. Sama rama praktycznie. Mnie się to nie podoba. Wygląda jak taki oskubany ptaszek trochę. Możemy dać też taką, o, taką karoserię aerodynamiczną. Wygląda jak jakiś samochód z Dakaru, co? Taki mi się podoba, ale może będzie za duży, nie wiem. Ale to kozacko wygląda. Bardzo mi się podoba, że mamy takie możliwości. Praktycznie cała paka usunięta, zobaczcie, nie? Jest tutaj nawet bug. Fajne to jest, bez kitu. No i nie wiem, na co się zdecydować. Ten oskubany ptak wygląda ciekawie. I tak naprawdę tego typu samochody mało co jeżdżą po GTA. Nie wiem, na co się zdecydować, naprawdę. Na razie wezmę sobie takie coś. Weźmy sobie takie coś. No dobra. Mam trochę kasy, mam 500 000, więc szalejemy. Kupujemy pancerz, hamulce. Nie byłem co do tego pewny, ale samochód wygląda tak kozacko, że raczej nie zamierzam go sprzedawać. Skrzynia biegów 20 tysięcy. To już mamy turbo. O kurde, turbo sporo daje. No i w zasadzie tyle. Mamy załatwione. Tak? Możemy dać jeszcze jakieś. Klaksony. O, damy taki ciężarówkowy klakson. No i mamy stunigowanego Rebela 4x4, który wygląda tak. I moim zdaniem kozak. Może jakaś. O, możemy jeszcze długie światła włączyć, krótkie. Ale te na górze się nie świecą, są zaślepione. No, troszeczkę niefajnie. To co? Ponieważ jest to samochód offroadowy, jedźmy na jakiś offroad i sprawdzimy, co on potrafi. 4x4, trochę odciążona karoseria. Myślę, że to będzie ciekawa opcja na bezdroża. Przyspieszenie jakieś nie jest jakieś niesamowite, ale samochód jedzie do przodu, to jest zaleta. Dobra, no wiecie co, jeśli chodzi o tą jazdę offroadową, no to raczej i tak wszystkie samochody w miarę tak samo się spisują. Kwestia tylko pokonywania jakichś tam małych nierówności na drodze.
Z czym samochód raczej sobie poradzi? No tutaj, kurde, prześwit mamy niesamowity. O. Tak więc tu nie ma stresu. Auto bardzo stabilne, też ze względu na to, że nie jest zbyt szybkie. No. Najfajniejszą rzeczą właściwie w tym aucie jest fakt zrobienia, możliwość zrobienia sobie takiego ciekawego tuningu, tak? Oskubanie tego ptaszka ze wszystkich elementów karoseli, praktycznie zostanie tylko maska, drzwi i kawałek kabiny. No i zaletą jest też to, że fajnie chodzi zawieszenie, wszystko tutaj działa ładnie. Najlepiej by było sobie pojechać na jakieś bezdroża i pojeździć. Zobaczcie, jak to wygląda, myk. A może po kamieniach? Nie, na kamienie ten samochód się raczej nie nadaje specjalnie. Ojej. No, nie jest to zawieszenie aż tak super duże. Musimy pojechać sobie... Co zawieszenie? Ten prześwit nie jest taki super duży. No w sumie zawieszenie też by było większe, gdyby prześwit był większy. Musimy jechać sobie na pustynię. Tam, gdzie ten samochód powinien się znajdować. Tam, gdzie ten samochód powinien mieć swoje miejsce. To jest samochód Dakarowy. I w zasadzie powinienem też tam tuningować to auto. Właściwie to tam będzie też... tuning, no tuner, tak? Więc możemy sobie ten samochód jakoś tam dopieścić, nie wiem, oskubać go z tej karoserii. Zaraz możemy zrobić z nim cuda. Ale póki co, jedźmy sobie i przetestujmy jego możliwości. No, nie pokażę wam, jakie prędkości osiąga, bo widzieliście. Asuka zasłania ręką. No, chyba, żebym wziął widok z kokpitu i zaczął strzelać podczas jazdy. Popatrzmy. Wezmę pistolet. Masz, kurde, drugą rękę wyciąga. Tą rękę ma tylko od faka. No i niestety nie pokażę wam. Jeszcze musiałbym nacisnąć A. Kurde, nagrywanie mi się włączyło. No nie pokażę wam tego prędkościomierza, niestety, sorry. Ale tu mamy sobie takie... Moment, co mi się tu muzyka wyłączyła? O, jest. Tu mamy sobie takie bezdroża. I o, o. Okej. No i właściwie co? No jedzie sobie. Radzi sobie z takimi wybojami, gdzie większość super samochodów by sobie nie poradziła, bo się by wywracało od razu, tak? Albo by się gdzieś rozwaliły. No a ten samochód grzeje. I nie wiem, do jakiej klasy on należy. Nie spojrzałem po prostu. Mam nadzieję, że to są samochody offroadowe, bo ja w offroadowych nie mam za dobrych aut. Terenowe. Spoko. No to super. Będę miał jeden z lepszych samochodów terenowych, tak myślę. Chociaż wydaje mi się, że to zawieszenie jest troszeczkę twarde w tym aucie. Tak? Ale to jest tylko moje odczucie, więc tak to wygląda. No dobra, jedźmy sobie. Ta paka jest duża. Nie, ta blacha aerodynamiczna, nazwijmy to, jest duża, nie oszukujmy. I się jest. Tutaj natomiast mamy salon tuningowy i niestety jest tam jakiś złowieszczy gracz, który... Ale już sobie pojechał. Zdejmijmy z niego całą tą karoserię. Możemy ją założyć później, jeszcze raz ściągnąć, zrobić cuda. Niestety nie przejedziemy przez takie barierki jak tutaj, chyba że tyłem byśmy mogli spróbować. Nie, tyłem też jest ciężko. Dobra, otwieraj się, Gorosz. Ups, ups. Naprawiamy i teraz tak. Okej. I oskubiemy go całkiem.
No i dobra. Wygląda bardzo dziwnie, ale ma dodatkowe siatki na oknach. Bardzo teraz słychać turbosprężarkę. Niektórzy gracze tego właśnie nie lubią i usuwają ją specjalnie, aby samochód miał bardziej takie rasowe brzmienie. Zastanawiam się właśnie, czy ten samochód zmienił jakieś swoje parametry jezdne, czy też nie. Czy został taki, jaki był, jeśli chodzi o prowadzenie. Teraz jest troszeczkę fajniej nim jechać, bo ta paka nie zasłania drogi. No i widzisz mniej więcej, gdzie wylądujesz, na co wylądujesz, więc to jest wygodniejsze do jazdy po offroadzie przy kamerze z trzeciej osoby. Ja raczej nie jeżdżę na tej kamerze z pierwszej osoby czy z kokpitu, więc no, dla mnie jest to dobry feature. Nie, no to jest dobra sprawa w sumie. Tylko no wygląd. No z wyglądem nie ma się co za dużo spuszczać. To jest samochód offroadowy, tak? Zależy nam na tym, aby był jak najbardziej użyteczny w terenie, w trudnych warunkach. A z wyglądem będziemy się martwić czy męczyć, tuningując samochody sportowe. Zajrzymy sobie też troszeczkę, jak to wygląda. Tu u góry, silnik konkretnie. Jak jest wykonany. No, to jest jeden z tych gorzej wykonanych modeli, więc nie ma się co tu spodziewać. Ale zastanawiające jest to, czy rzeczywiście Rebel miał wcześniej taki rozbudowany, jak na porównując do wszystkich samochodów GTA, czy do większości samochodów GTA Online, tuning. Tak, jestem ciekawy. Jeśli ktoś z was ma wiedzę na ten temat, to bardzo was proszę, piszcie w komentarzach. I przepraszam, że nie pokazałem wam prędkości maksymalnej tego samochodu, no ale niestety widzicie, że jest to takie trochę chyba niemożliwe. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną na tym odcinku. Zapraszam was na kolejne, trzymajcie się, na razie, pa pa. Dobra, najpierw zobaczymy, czy są zderzaki z tyłu do wymiany. Światła, tablice, dach, sprzedaj, progi, spoiler, zawieszenie, klapa, skrzynia biegów, turbo, szyby. No dobra, na razie sobie dam spokój z tym wydechem. Silnik mamy. Błotniki, sorry.